terapii pierwszej linii, ale dla tych, co są nowi, to chciałem kilka rzeczy przypomnieć, bo my Państwa traktujemy tak jak lekarzy, jak studentów medycyny, używamy często tych samych przeźroczy, a nie macie Państwo żadnych podstaw jakby, nie tyle Państwo bardzo dużo się już nauczyliście, tylko jak mnie by ktoś mówił na przykład o budowie silnika samochodowego, to ja bym chciał usłyszeć te podstawy, zanim ktoś mi przeczyta całą instrukcję obsługi. Także przypominam takie najważniejsze rzeczy, bo uważam, że ja bym chciał, żebyście Państwo zrozumieli to, o czym mówimy, a nie żebym Państwa tutaj mądrościami jakimiś zalewał. Czyli często pokazujemy takie wykresy, to nie dotyczy żadnego leczenia, to jest przykładowo. Czyli na co zwrócić uwagę, jak się porównuje dwa badania. Czyli często porównujemy odsetek odpowiedzi, czyli jeżeli dajemy jedną linię terapii, porównujemy z drugą, to chodzi o to, żeby jak najwięcej pacjentów miało tą odpowiedź, czyli przynajmniej częściową remisję. Częściowa remisja to jest zmniejszenie choroby o połowę. Oczywiście bardziej nas interesują takie rzeczy, które my nazywamy VGPR, czyli bardzo dobra częściowa remisja i całkowita remisja. I do tego dążymy, tym niemniej już osiągnięcie częściowej remisji jest dobre. I to oznacza, jak będziecie, ktoś Państwu będzie mówił o badaniu klinicznym ORR, to jest najczęściej skrót od odsetka odpowiedzi. Poniżej częściowej remisji, całkowitej remisji jest choroba resztkowa, czyli to, co najczęściej badamy w szpiku za pomocą cytometrii przepływowej. I będziemy coraz częściej spotykać z takimi terminami choroba resztkowa 10 do minus 5, 10 do minus 6. Chodzi o to, że ta choroba resztkowa to jest ilość, ta mała komórek szpiczakowych, która jest u większości pacjentów, którzy mają nawet tą całkowitą remisję, czyli nie wykrywamy białka monoklonalnego, ale jeszcze są komórki szpiczakowe w szpiku. I to 10 do minus 5, 10 do minus 6 to oznacza, że jest jedna komórka na 10 tysięcy wykrywalna, jedna komórka na milion. Czym tu jest większa liczba, tym lepiej. Czyli dążeniem współczesnej terapii to jest zniszczenie tego, co nie znaczy wyleczenie, bo o tym marzymy, ale jeszcze jest trochę przed nami. Natomiast chodzi o to, żeby jak najniżej zejść z ilością komórek w szpiku, która zostaje. Druga rzecz to często widzicie Państwo takie krzywe w badaniu. To jest krzywa Kaplana-Meyera, taka statystyczna nazwa, krzywa przeżycia. Chodzi o to, że jak zaczynamy terapię, to wszyscy pacjenci żyją albo nie mają progresji i stopniowo z czasem, tu są miesiące, stopniowo nawracamy czy umieramy. I to nie dotyczy, ja używam takich mocnych słów, ale to dotyczy w zdrowej populacji. Tak? Każdy z nas niestety ma przed sobą taki sam los i no, zdrowa populacja wygląda tak samo, tylko ta krzywa jest. Na nieszczęście ludzie są jeszcze śmiertelni. Chodzi o to, że to służy do porównywania dwóch ludzi. Jeżeli nasze leczenie, które chcemy dostać, idzie wyżej niż to drugie, to jest dobre. I takie krzywe Państwo na pewno wielokrotnie na tych wykładach widzicie. Chodzi o to, żebyśmy rozumieli. Dobrze? I czasami używamy terminu mediana, która mediana odpowiedzi, mediana czasu trwania przeżycia. To jest odpowiednik średniej. Nie jest to dokładnie tak samo, ale jeżeli mówimy, że mediana czasu do odpowiedzi trwa 4 miesiące, to można powiedzieć, że średnia czasu odpowiedzi trwa 4 miesiące. Ale to jest w pewnym sensie zafałszowanie rzeczywistości, bo my liczymy tą medianę ze wszystkich chorych, włącznie z tych, co odpowiedzieli i tych, co nie odpowiedzieli. Czyli jak Państwu ktoś mówi, że mediana czasu odpowiedzi na, no nie chcę wymieniać nazw, ale na którejś z leków jest 4 miesiące, to nie znaczy, że Państwo będziecie mieć remisję 4 miesiące. To znaczy, że jest duży rozrzut. Niektórzy będą w ogóle nie mieli odpowiedzi, ale niektórzy będą mieli 8-12 miesięcy. To nam pozwala statystycznie porównać te linie leczenia, ale to nie jest to, co mamy u siebie się spodziewać, tak? To jest taka średnia, czyli jeżeli terapia działa, to ona może działać dużo dłużej niż te 4 miesiące, a może nie zadziałać w ogóle, ale średnio jedna linia daje 4 miesiące czasu do progresji, a druga 8, więc ta druga jest lepsza. I tym ja będę cały czas operował. I teraz tak, mamy rozwój niezwykły terapii szpiczaka. Macie Państwo pecha, że macie tą chorobę, ale macie Państwo wielkie szczęście, że to jest nowotwór, w którym się wydarzyło ogromnie dużo i coraz więcej się dzieje. Czyli patrząc tylko na te nowe leki mamy, to jest nowotwór, w których jest najwięcej nowych leków w ogóle zarejestrowanych ze wszystkich nowotworów. Czyli mamy takie grupy leków jak leki inhibitory proteasomu, bortezomib, Velcade, carfilzomib,
Mamy takie leki jak leki immunomodulujące, najstarszy talidomid, lenalidomid, później pomalidomid. To możemy zapomnieć, bo się za bardzo nie sprawdziło. I mamy właśnie przeciwciała monoklonalne daratumumab, który wszedł no, z ogromnym hukiem do terapii szpiczaka. Jest to lek, myślę, że do tej pory najbardziej aktywny, ale cały czas mamy nowe rzeczy i tutaj są właśnie komórki CAR-T, przeciwciała bispecyficzne, czyli coś, co już jest w badaniach klinicznych i za chwilę będzie i musicie Państwo walczyć, żeby było refundowane. Czyli tak naprawdę jest duża nadzieja, ale jest jeszcze coś innego w tym wszystkim, że to nie jest tak, że jak podamy ten lek super na końcu, to będzie tak samo dobrze, jak go podamy na początku. Czyli to jest wykres z kolei czasu trwania bez progresji po kolejnych liniach terapii, tak? Czyli pierwsza linia, druga linia, trzecia, czwarta, piąta. I chodzi o to, o czym ja dzisiaj cały dzień właściwie tutaj, czy całą tą naszą dyskusję mówię, że jest bardzo ważne nie jaki lek jest super, tak? Czy jest to, tylko kiedy my go zastosujemy. Super lek zastosowany tutaj, to zadziała u co na przykład szóstego pacjenta, czyli tak naprawdę te nowe leki musimy podawać wcześniej, te, które są zarejestrowane i to jest wielka, uważam, Państwa też rola jako takich najaktywniejszych jednostek, żeby walczyć o te refundacje, żeby one były, ale nie w szóstej linii terapii, tylko tam, gdzie te leki są zarejestrowane, czyli jak najwcześniej, bo zauważcie Państwo, że To jest takie zbiorcze z Ameryki zestawienie wielu setek czy tysięcy pacjentów, ale zobaczcie, że tutaj to już tak za bardzo się nie różni, czy to jest trzecia, czy czwarta, ale tu jest pewien skok, a w praktyce jest jeszcze większy skok, czyli ta pierwsza linia terapii jest najważniejsza. Musimy walczyć, żeby te nowe leki były w pierwszej linii i się zgadzać na to, że właśnie dojeżdżamy na terapię dożylną, że jest niewygodnie, bo zyskujemy życie dzięki temu. Natomiast tutaj to już nie jest taka ważna, bo tu jest tak, po pierwsze te odpowiedzi są krótsze, a po drugie na tą nową terapię odpowiada co któryś tam pacjent, czyli na daratumumab w piątej linii terapii odpowiada 1/3 najwyżej chorych, a czasami mniej. Natomiast tutaj 100%, czyli chodzi o to, żeby podać nowe leki jak najwcześniej. Jeżeli Państwo zaczynacie terapię, to wtedy jest ten moment, kiedy poszukamy badania klinicznego z nowymi lekami, staramy się o terapię podtrzymującą, to jest ten moment, kiedy trzeba walczyć. Tutaj też trzeba walczyć, ale tu możemy wygrać dużo więcej, licząc na czas wolny od choroby i czas całkowitego przeżycia. Czyli tak naprawdę to proszę przekazywać też nowym pacjentom. I teraz jak wygląda, mam nadzieję, że to będzie zrozumiałe, będę się starał Państwu pokazać tak, jak my pokazujemy też między sobą lekarzami i też między studentami, także to mogą być czasami troszkę skomplikowane, przeźrocze, ale postaram się wszystko wyjaśnić. Jak było niejasne, proszę pytać w trakcie. Czyli to jest właśnie ta pierwsza linia, wytyczne Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, tak jak to powinno wyglądać w Polsce również, tak jak to wygląda w bogatszych krajach europejskich. Czyli mamy terapię przed przeszczepem. Ja się bardziej skupię na tej grupie, która się nie kwalifikuje do przeszczepienia, ponieważ to jest co najmniej 2/3, myślę, że około 2/3 chorych w Polsce, ale to, co powiem, ma też przełożenie na tą grupę przeszczepową. Czyli to, co my mamy do dyspozycji w Polsce, w grupie, która może być przeszczepiona, to jest schematy VTD-VCD, czyli bortezomib z talidomidem albo z endoksanem, z cyklofosfamidem i ten już się właściwie nie liczy. Nie mamy schematu RVD, czyli to jest bortezomib z lenalidomidem w pierwszej linii. I nie mamy leczenia podtrzymującego, tu jest wielka dziura, leczenie podtrzymujące lenalidomidem, które przedłuża czas do progresji o połowę. Czyli tak naprawdę ta linia jest niekompletna, ale też niekompletna jest ta linia u chorych, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia, bo tutaj mamy schemat VMP, który pewnie wielu z Państwa dostało, czyli bortezomib melphalan z prednizonem. Mamy schemat MPT mniej skuteczny doustny z talidomidem, ale nie mamy dwóch podstawowych w Europie w tej chwili schematów, czyli lenalidomidu z deksametazonem i lenalidomidu z deksametazonem i z bortezomibem, czyli tego samego co tutaj. I dlatego to uważam, że są nowocześniejsze leki, ale żeby poprawić terapię
globalnie, czyli czas życia chorych w Polsce ze szpiczakiem. Uważam, że bardzo ważne jest, żeby ten lenalidomid był tutaj, się znalazł i żeby się znalazł w leczeniu podtrzymującym. To uważam, że to jest kolejny krok, jak już zdobyliśmy inne nowe leki do wykonania. I teraz Państwu pokażę dlaczego. To jeszcze pokażę Państwu Amerykę, czyli wskazania NCCN, takiego Towarzystwa Głównego Amerykańskiego do wytycznych. I to wygląda tak samo mniej więcej, czyli to RVD i RD, czyli lenalidomid z deksametazonem albo lenalidomid z bortezomibem i deksametazonem znajduje się tu na początku terapii. My w Polsce tego niestety nie mamy. Lenalidomid nie jest refundowany tutaj. I teraz Państwu pokażę, wytłumaczę wszystko, tak jak są, skąd my to wiemy, że ten lek tam się powinien znaleźć. Czyli są takie, było takie bardzo duże badanie FIRST, w którym przydzielono losowo w sumie 1500 pacjentów ze szpiczakiem. Część z nich pacjentów dostała MPT, to było to ramię kontrolne, czyli ta terapia wyjściowa, do której porównywano. Część dostała lenalidomid z deksametazonem przez 18 miesięcy, a część dostała tak, jak my stosujemy w tej chwili w leczeniu nawrotu, czyli aż do progresji. I się okazało, że ci, którzy dostali lenalidomid do progresji, o połowę tutaj dłużej tą progresję, połowę dłużej tej progresji nie mieli, tak? Czyli te krzywe, które Państwu pokazałem, tego efektu nie było przy 18 miesiącach. Czyli to też wynika, że ten lenalidomid w pierwszej linii powinno się kontynuować na stałe. I wreszcie drugie badanie, które pokazuje, co my jeszcze możemy zrobić z tym lenalidomidem, to było dodanie bortezomibu do tego lenalidomidu z deksametazonem, czyli tak. Myślę, że tak, że takie ja bym chciał, żebyście Państwo teraz zadawali takie ogólne pytanie, jeżeli Państwo czegoś nie rozumiecie, natomiast pytania o konkretnych przypadkach, bo to już wchodzimy w takie szczegóły, oczywiście chętnie odpowiem, ale na koniec, dobrze? Czyli, bo tak troszkę zaburzy nam tutaj tok myślenia, czyli drugie takie badanie, które również zostało wykonane u chorych, którzy się nie kwalifikują do przeszczepienia w Ameryce, ale u chorych, którzy u nas by się być może kwalifikowali, bo tu średnia wieku w tym badaniu była 63 lata. To jest ten efekt, o którym my mówimy, że w Ameryce dużo więcej pacjentów się nie zgadza, czy nie ma przeszczepienia w pierwszej linii, ale oni często tak, po pierwsze czasami ich nie stać na przeszczep, to czego nie ma, nie mają takiego ubezpieczenia, to się o tym w Polsce nie mówi, ale w Ameryce część chorych jest leczona super, ale są tacy, których nie stać naprawdę na te leki, które mają. Czyli to jest jedna sprawa, a druga rzecz to jest, oni mają inne, nowocześniejsze leki, które mogą zastosować w pierwszej linii. Dlatego tutaj tak było i tutaj nawet autorzy wyjaśniali, że część pacjentów nie była przeszczepiona, bo nie mieli ubezpieczenia. Więc ja dlatego Państwu zachęcam, bo przeszczep to jest bardzo drogie leczenie i my mamy je refundowane. Więc tutaj część chorych dostała właśnie ten lenalidomid z deksametazonem, a część do tego miała dodany bortezomib, to V, to co jest lekiem powszechnie dostępnym w Polsce. I tutaj przechodząc o tym, że zawsze tutaj pan profesor Jakubiowak mówił, że stosujemy schematy trójlekowe, czterolekowe. Pamiętajcie, że dodanie każdego leku do schematu to z reguły zwiększa jego skuteczność, ale też zwiększa jego toksyczność. I my czasami leczymy schematem dwulekowym, bo boimy się dla Państwa bezpieczeństwa podać trzylekowy. Tak, ale, no, ale czasami można to zrobić. I tutaj chcę pokazać, że dodanie tego bortezomibu do lenalidomidu z deksametazonem zwiększało przede wszystkim neurotoksyczność, czyli to, co wiemy, co jest po bortezomibie, tak, polineuropatię. Tym niemniej to się tutaj opłacało, bo odpowiedzi, te słupki były lepsze, ale przede wszystkim znowu ten czas do progresji był dużo lepszy, ale co jest więcej, co ważniejsze, był czas przeżycia, czyli mało jest takich badań, już trochę w szpiczaku jest, które pokazują wyraźne przedłużenie przeżycia i tutaj ci pacjenci mieli ryzyko śmierci o 30% zmniejszone. Czyli to jest taka terapia, która nie jest taka droga jak te niektóre nowe terapie, czyli jakby było refundowany lenalidomid, bo bortezomib już jest bardzo tani, którą no byśmy chcieli mieć w tej pierwszej linii. I to zarówno u chorych przed przeszczepem, gdzie można podać takich cykli 4 do 6 i potem wykonać przeszczepienie, ale przede wszystkim u tych chorych, którzy się nie kwalifikują do przeszczepienia, gdzie podaje się 6 cykli schematu tego RVD, bortezomib, lenalidomid, deksametazon, a później przechodzi się na sam lenalidomid. Uważam, że wprowadzenie tych schematów
bardzo by poprawiło rokowanie pacjentów w Polsce. Niestety ten schemat lenalidomid z dexametazonem, mówiliśmy tutaj o leczeniu doustnym, może to może za chwilkę zresztą, ale jak sobie spojrzymy na, też mówiliśmy, nie powiedziałem Państwu, PFS oznacza czas do progresji, czyli czas, ile mamy choroby, zanim ona nawróci. I porównanie dla tych schematów, które mamy, my w Polsce możemy podać schemat VMP, który część z Państwa, mówimy o tych chorych, którzy się nie kwalifikują do przeszczepienia. On daje średnio 24 miesiące bez nawrotu, średnio, tak? Czyli niektórzy pacjenci mają i 5 lat bez nawrotu, a niektórzy mają kilka miesięcy tylko niestety. Schemat MPT z talidomidem daje krócej, tak? To jest to porównanie między leczeniem podskórnym tutaj, VMP, a doustnym przy różnych lekach. Ten schemat jest wygodniejszy, ale jest po pierwsze gorszy, tak? Daje krótszą odpowiedź, ale też jest bardziej toksyczny. Dlatego warto przyjeżdżać na ten bortezomib. Ale znowu mamy schemat doustny, lenalidomid z dexametazonem, bardzo wygodny, który jest jeszcze lepszy. Także to nie jest tak, że leczenie możemy doustne porównać z dożylnym. Trzeba konkretne leki porównywać, tak? Niektóre leki można podawać doustnie i dożylnie, ale w większości mamy albo taką, albo jedną, albo drugą formę i musimy patrzeć na to, ile one nam pozwolą żyć bez choroby. I wreszcie ten VRD, czyli jeżeli do lenalidomidu z dexametazonem dodamy bortezomib, to skakujemy tutaj na liczbę 40 miesięcy bez choroby, ale to jak Państwu mówiłem, to było badanie u takich młodszych chorych wykonane, więc jeżeli tylko zanalizujemy tą grupę, która by się nie kwalifikowała do przeszczepu, to i tak mamy 34 miesiące, tak? Czyli to trzeba porównać z tym, co my mamy 24 miesiące, czyli o 1/3 prawie więcej, tak? I tego nam brakuje, ale trzeba powiedzieć, że ten schemat lenalidomid z dexametazonem też jest bardzo skuteczny i jest bardzo wygodny. I przede wszystkim, no, chcielibyśmy go mieć, ale też on nie jest wystarczający u wszystkich, czyli kiedy musimy podać ten schemat trzylekowy, VRD, szczególnie u chorych, którzy mają tak zwane złe ryzyko cytogenetyczne. I to też zachęcam Państwa, żebyście wymagali od swoich lekarzy, żeby to ryzyko cytogenetyczne, czyli badanie FISH znane, tak, anomalie cytogenetyczne, żeby wykonywać. Czyli jeżeli mamy to ryzyko niekorzystne, to ten lenalidomid tutaj nie za wiele nam daje w porównaniu z MPT, czyli z tą taką starszą terapią. Natomiast u standardowego pacjentów w standardowym ryzyku ta krzywa jest dużo lepsza. I teraz ile jest takich pacjentów złego i tego dobrego ryzyka? To jest tak, że to wysokie ryzyko to Państwo znacie, ale to przypominam. Czyli trzeba zrobić badanie FISH w kierunku takich trzech rzeczy. Delecja 17P, translokacja 4-14, 14-16. To w sumie jak dodamy w tym badaniu FIRST to jest 19% chorych, czyli 4 pacjentów nie ma z wysokiego ryzyka, 1 pacjent ma, tak? I to Państwo powinniście wiedzieć. Ten wynik FISH nie jest dostępny od razu, to trwa 2, 3, 4 tygodnie, ale jeżeli macie zrobiony, to powinniście Państwo domagać się takiego wyniku, bo tak. To badanie się przeprowadza przy pobraniu szpiku z tego płynnego szpiku, tak? Czyli najczęściej tak, większość, czasami go nie robimy. Jeżeli ktoś ma 90 lat i tak nie dostanie jakiejś silniejszej terapii, to nie ma to sensu. Natomiast zawsze powinno się robić u pacjenta, który idzie do przeszczepu. Ja uważam, że u każdego, którego leczymy aktywnie. Także, czy... Tak, z biopsji. Trepanobiopsję się przeprowadza, żeby rozpoznać chorobę, tak? I byśmy mogli zrobić również, czyli Państwo macie, no ja uważam, że to bardzo dobre pytanie, bo trzeba rozumieć, po co pewne rzeczy badamy. Czyli jest trepanobiopsja i jest aspiracja szpiku. Trepanobiopsja to jest pobranie wycinka kostnego grubszą igłą. Aspiracja to jest pobranie szpiku do strzykawki. Najczęściej robimy jedno i drugie. Czyli pobieramy jedną igłą najpierw to, co nieprzyjemnie boli, nie wiadomo do końca dlaczego, bo tam nie ma nerwów. W
w kości, tak? To są różne teorie, ale jak pociągniemy strzykawkę, to pacjent podskakuje i to znaczy, że to jest dobrze zrobiony zabieg, tak? Bo wtedy jesteśmy tam, gdzie trzeba, jest to nieprzyjemne, trzeba chwilę wytrzymać. I chodzi tak, treponobiopsja to jest jak dalej wkręcamy, pobieramy kawałeczek kości. Chodzi o to, że nie zawsze się te komórki wyaspiruje, czasami pociąg nie ma, jest tam tylko krew i badania pokazują, że w tej kości jest, jak porównujemy tą aspirację z trepanobiopsją, to w trepanobiopsji jest średnio połowę komórek więcej, tak? Czyli jak ktoś ma naciek szpiku w aspiracji powiedzmy 15%, a w trepanobiopsji ma 30%. Średnio, bo u niektórych jest bardzo podobnie, u niektórych ta różnica jest większa. Dlaczego to jest ważne? Na przykład dlatego, że tutaj pani mi zadała pytanie o szpiczaka tlącego się, tak? To, no może akurat szpiczak tlący, ale różnica między mgus, tak, czyli taką gammopatią łagolną, a szpiczakiem to jest 10%. Jeżeli mamy więcej niż 10%, to jest szpiczak albo szpiczak tlący. Jeżeli mamy mniej, to jest mgus. Traktuje się to zupełnie inaczej. W obserwacji część leczymy, a część tylko obserwujemy. Także uważam, że na początku terapii zawsze warto jednak mieć trepanobiopsję. Później często ją robimy na przykład, żeby sprawdzić, czy nie ma zespołu mielodysplastycznego, czyli takiego uszkodzenia szpiku. Kiedy mamy za mało białych krwinek czerwonych długi czas, to trzeba zrobić trepanobiopsję. Czyli ma to uzasadnienie bardzo często, chociaż w Polsce się robi dużo częściej te biopsje. No i warto się spytać, po co jest robiona, tak? Szczególnie jeżeli, no rozumiem, żeby zrobić w ciągu życia kilka razy, ale jak ktoś ma robioną biopsję kilkanaście razy, to niekoniecznie. Ja to mówię ogólnie, bo są przypadki kliniczne, także trzeba to przedyskutować z lekarzem, ale tak, proszę. Nie jest, oczywiście nie jest, ale nie mamy specjalnie na to wpływu, czyli u większości pacjentów w szpiczaku jest tak, że w jednym miejscu mam więcej komórek, w innym mniej, i, no ale przyjmujemy jakąś średnią. Także, ale ma pani rację, to nie jest tak, że jak w białaczce, bo w białaczce te komórki pływają wszędzie tak samo, natomiast w szpiku nie, a szczególnie duże różnice właśnie są między tą aspiracją. Jeżeli pobierzemy to źle, co czasami u niektórych pacjentów tak się robi, no to otrzymujemy taki wynik po prostu komórki krwi obwodowej, czyli wciągnęła się krew, a nie szpik. I to pacjent się nacierpiał, a nic to nie daje, więc czasami no, warto się na tą trepanobiopsję zgodzić. Czyli wracając do tego ryzyka cytogenetycznego, ważnej rzeczy, w badaniach amerykańskich wygląda dużych, że to jest 19%, ale też w badaniach polskich my robiliśmy w analizę 600 pacjentów w Instytucie Hematologii i okazuje się, że też około 20% na początku ma to jest standardowe ryzyko, to niebieskie, a to są te niekorzystne zmiany genetyczne. Czyli mniej więcej co piąty pacjent ma to ryzyko niedobre i powinno się o tym wiedzieć i są pewne modyfikacje. My tak naprawdę leczymy wszystkich pacjentów tak samo, ale na przykład w ryzyku wysokim można zrobić tandemowy przeszczep szpiku, można myśleć o troszeczkę innej terapii. Czyli tak naprawdę to się powinno myśleć o tym lenach, gdzie idzie w pierwszej linii. O to uważam, że towarzystwa się powinny starać, takie jak państwa, my się też o to staramy, ale tego nie ma w tej chwili, więc dla nowych pacjentów, którzy chcą teraz dotrzymać optymalne badanie, optymalne leczenie, pozostają badania kliniczne i teraz takie badanie, myślę, że pan docent Dittfeld może już państwu o tym mówił. Ja państwu przypomnę, jeżeli macie pacjentów ze świeżym rozpoznaniem, to mamy badanie, które się tak strasznie nazywa, ale my takie nazwy agresywne wymyślamy, żeby one były agresywne skierowane na szpiczaka, a nie na pacjentów. Czyli badanie COBRA to jest skrót od leków i ono porównuje ten schemat VRD, czyli taki kontrolny, ale którego nie ma w Polsce, czyli bortezomib, lenalidomid, deksametazon. Ten, który państwu pokazałem, który jest no, najaktywniejszym schematem z tych takich dostępnych jakoś tam bez problemu w Europie, nie w Polsce. Z tym, co mówił pan profesor Jakubowiak, który stosuje w Stanach Zjednoczonych, czyli KRD, czyli zamiast bortezomib, zamiast Velcade'u jest tu carfilzomib. To jest badanie, które jest zarówno dla chorych, którzy się nadają do przeszczepu, jak i tacy, którzy się nie kwalifikują, tylko że przeszczep tutaj jest opóźniony, czyli to jest to też marzenie każdego pacjenta. Ja państwu powiem, że powinniście mieć przeszczep od razu, ale
jeżeli jest bardzo dobre leczenie, to trzeba przynajmniej zebrać komórki, można ten przeszczep wykonać. Badanie będzie, no ono ma takie skomplikowaną strukturę, może tylko pokażę, że 8 cykli jest podawanych jednego i drugiego leczenia. To jest leczenie KRD, to jest dożylne, jak Państwo wiecie, ale będzie tu raz w tygodniu ten karfilzomib, a nie dwa razy, tak jak podajemy w programie lekowym. RVD jest leczeniem podskórnym przez 8 cykli. W połowie u tych chorych, którzy się kwalifikują, zbiera się komórki, zabezpiecza do przeszczepienia i jest tutaj leczenie podtrzymujące, albo przynajmniej lenalidomidem, albo karfilzomibem. To jest daleko lepiej niż to, co dysponujemy w Polsce. Będzie w 8 ośrodkach, na pewno w Poznaniu, w Warszawie, w dużych miastach. Jeżeli Państwo znacie takich pacjentów, to no rusza, pierwszy ośrodek rusza za miesiąc, następne po kolei. Będziemy tutaj mogli leczyć przynajmniej 150 pacjentów, może więcej. Także zachęcam do tego, bo to jest to, co można zrobić od razu, czyli dostać dobre leczenie, jak ktoś ma rozpoznaną chorobę. Czyli w sumie 400 pacjentów, to jest z panem profesorem Jakubowiakiem, 100 pacjentów będzie w Stanach, w Polsce 150, ale my pracujemy też ze Skandynawią i ci pacjenci są w takiej grupie nordyckiej 150, pewnie duża część jednak będzie leczona w Polsce, czyli to na powiedzmy rok, półtora jest czas, żeby jak ktoś, jeżeli ktoś ma rozpoznaną świeżą chorobę, to do takiego badania wejść. I teraz dalszy postęp, tak? To, czyli mamy KRD, VRD w pierwszej linii, to jest to, co jest w tej chwili w tych zaleceniach, które Państwu pokazywałem, ale tak jak mówiłem, to jest taka choroba, że tutaj wszystko idzie błyskawicznie do przodu. I takim hitem, lekiem, który jest takim przełomowym, to jest właśnie daratumumab, przeciwciało monoklonalne, które jest w programie u nas dostępne dla niektórych pacjentów w drugiej linii, dla niektórych pacjentów, dla wszystkich praktycznie w trzeciej, czwartej, tak? I tych programów, to na pewno mieliście już wykłady o opornym szpiczaku, trzeba się domagać, tak? Czyli karfilzomibu, daratumumabu, spytać się, czy mamy nie odkładać tego leczenia na później. Ale ten daratumumab też wchodzi do leczenia pierwszej linii. Mamy dwa takie duże badania, gdzie do schematu VMP dostępnego w Polsce, to jest takie badanie Alkione, gwiazdozbiór byka, bo firma Janssen takie badania prowadzi, że nazywają się tak jak gwiazdy, co jest bardzo ładne i można w nieskończoność, bo gwiazd jest dużo, więc to jest jedna z gwiazda w gwiazdozbiorze w Plejadach generalnie. Do VMP dodano daratumumab. Na początku co 3 tygodnie i później co miesiąc w wygodnym podawaniu, tak? I to, czyli mamy aktywny schemat, który jest dostępny, w Polsce dostępny, ale dodajemy do niego jeszcze przeciwciało monoklonalne i to powoduje znowu, że jest więcej tych odpowiedzi, tak? Czyli z 70%, czyli z 2/3 chorych zaczyna nam 90, prawie wszyscy chorzy uzyskują odpowiedź. Chorzy, którzy się nie kwalifikują do przeszczepienia, tutaj mówię, i mamy tą chorobę resztkową. Tutaj mamy 6% pacjentów, który ma niewykrywalną chorobę resztkową, a tutaj mamy 22%, czyli to działa na dużo silniejszym poziomie, tak? Zmniejsza nam ilość komórek szpiczakowych dużo bardziej i to się przekłada na to, co nas najbardziej interesuje, tak? Czyli obniża ryzyko nawrotu o 50%, czyli daratumumab też już jest zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Trochę czasu upłynie, zanim ta terapia będzie refundowana w Polsce, ale też mamy takie nadzieje, ale najpierw byśmy chcieli, żeby ten lenalidomid był w pierwszej linii. Ale to jest to, co będzie, no za, mam nadzieję, za chwilę, o co też trzeba walczyć dla nowych pacjentów. I drugie badanie, takie bardzo podobne, gdzie do tego lenalidomidu z deksametazonem dodano znowu daratumumab, czyli do schematu, którego my nie mamy w pierwszej linii, ale chcemy mieć, dodano jeszcze daratumumab i tutaj tak samo te krzywe się rozchodzą, ryzyko progresji się zmniejsza o połowę, czyli upraszczając, można połowę czasu dłużej mieć, nie mieć choroby w pierwszej linii, która jest najważniejsza. Czyli to jest ten kierunek, w którym idziemy w pierwszej linii, to co pan profesor mówił, schematy 3-4-lekowe, gdzie jest daratumumab plus te schematy, które znamy, takie jak lenalidomid z deksametazonem, jak schemat bortezomib, melfalan z prednizonem. I w tym kierunku to idzie i to już jest zarejestrowane. W wielu krajach jest refundowane, w części jeszcze nie jest. Musimy się po prostu o to starać.
W Polsce na to jakby jeszcze nie ma nadziei, ale mamy znowu inne badanie Polskiego Konsorcjum Szpiczakowe, które jest nie dla pierwszej linii, ale można powiedzieć dla takiej linii 1,5. Znowu nazwa jest trudna, znaczy taka groźna, predator, czyli drapieżnik po angielsku, ale chodzi o to, że jak Państwo wiedzą, część chorych nie nawraca, także od razu do nas trafia z niedokrwistością głęboką albo ze złamaniami czy z niewydolnością nerek. Bardzo duża część chorych nawraca tak, że powoli im rośnie białko monoklonalne. Wtedy nie bardzo wiadomo, co zrobić, bo kryteria do leczenia nawrotu są takie najczęściej kliniczne, czyli jak pacjent ma już anemię, ma no jakieś takie już poważne powikłania, tak? Albo szybko wzrasta białko monoklonalne. Natomiast jeżeli ono rośnie powoli, czyli spełnia te kryteria progresji, czyli o pół grama nam rośnie na decylitr białko, ale jeszcze nie ma tych wskazań do leczenia, to nazywamy to nawrotem biochemicznym albo progresją biochemiczną. I tutaj mamy to badanie jest po to, żeby porównać, może tutaj będzie to lepiej widać, że część pacjentów, którzy nawraca, ma tą progresję biochemiczną, ale nie ma jeszcze wskazań do normalnego leczenia, jest losowanie, albo obserwujemy ich tak, jakbyśmy normalnie zrobili, ale tak naprawdę częściej, bo co miesiąc mają ci pacjenci wykonywany komplet badań, albo leczymy samym daratumumabem. Także to jest takie badanie, które troszeczkę może zastąpić nam to leczenie podtrzymujące, bo to jest leczenie, gdzie wyprzedzamy jakby ten nawrót taki pełny. Dostępne też to badanie jest w Instytucie Hematologii, w Centrum Onkologii w Warszawie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Gdańsku i w Lublinie. Jeżeli ktoś z Państwa ma taki nawrót biochemiczny, to zapraszamy, żeby się kontaktować. Także, żeby nie przedłużać, bo ja chętnie odpowiem też na Państwa pytania, to chciałem Państwu przekazać, że Państwo jesteście w większości już, chociaż mamy kilka osób w pierwszej linii, ale trzeba pamiętać, że ta pierwsza linia jest najważniejsza i przekazywać innym, żeby nie ma co myśleć, że teraz dostanę sobie jakieś takie leki doustne, a później jak będzie trzeba, to zastosuję silniejsze. Jest odwrotnie. W całej onkologii jest tak, że my musimy dać to, co działa na początku. Po pierwsze, wtedy choroba jest najbardziej wrażliwa. Po drugie, my jesteśmy najbardziej w formie, tak? Możemy to leczenie znieść najlepiej. I to nie ma od tego ucieczki, tak? Jest tu w każdym nowotworze. Druga rzecz, w pierwszej linii nie mamy tutaj tego wszystkiego, co byśmy chcieli, ale chcielibyśmy mieć daratumumab, ale ja uważam, że lenalidomid jest bardzo potrzebny dla pacjentów, tak? To nie jest aż takie drogie leczenie w tej chwili. Powinniśmy zmierzać do dwóch rzeczy, żeby dla chorych, którzy się nie kwalifikują do przeszczepienia, był lenalidomid w tych układach z dexametazonem, z bortezomibem, a dla chorych, którzy mają przeszczep, to żeby był w leczeniu podtrzymującym. I tak naprawdę te badania, które Wam Państwu pokazywałem, w ogóle badania kliniczne w pierwszej linii są też bardzo istotne, bo część z nas poszukuje terapii w piątej, szóstej, siódmej linii leczenia, to jest bardzo ważne, ale powinniśmy zacząć już od początku, tak? Tak jak było mówione, że w Poznaniu 30% pacjentów jest leczonych w badaniach klinicznych. W dobrym badaniu jest podwójny zysk. Po pierwsze, Państwo często dotrzymujecie dobre leki, po drugie, jesteście dużo lepiej monitorowani, macie większy dostęp do lekarza, częstsze badania, także to tak powinno być. Właściwie w dobrym ośrodku prawie każdy pacjent powinien być leczony w badaniu klinicznym. Są wady tego, tak, bo trzeba częściej przyjeżdżać, ma się więcej badań, ale uważam, że przeważają zdecydowanie zyski. Także kontakt jak też do tych badań, do konsorcjum Państwu przekazuję i bardzo dziękuję za uwagę, chętnie odpowiem na pytania. Bardzo dziękujemy również. Tak, podam mikrofon. Czy właśnie ktoś może zapisał na karteczce sobie też pytania? Nie, dobrze, to przekazuję. Czy choroby współistniejące wykluczają pacjentów z badań klinicznych, na przykład astma? Generalnie tak, to znaczy niektóre choroby współistniejące, czy w badaniu klinicznym, i to już lekarz tego nie jest w stanie przewalczyć, jeżeli są kryteria, bo po co są badania kliniczne? Badania kliniczne nie są po to, żeby lepiej leczyć tych pacjentów w badaniu, tylko żeby lepiej leczyć przyszłych pacjentów, tak? To musimy pamiętać, że my jesteśmy w jakimś, bierzemy udział w eksperymencie, ten eksperyment może nam pomóc, bo dostajemy lepsze leki, ale tak naprawdę liczy się wynik tego badania, który będzie, pomagamy ludziom chorym w przyszłości. Dlatego chodzi o to, żeby te grupy były takie,
żeby wyniki były bezdyskusyjne, czyli jak ktoś ma różne choroby inne, to niekoniecznie inaczej, no może się stać, że nie będzie mógł kontynuować terapii w innej sprawie i to wypaczy wynik badania. Ale to są konkretne rzeczy, na przykład przy badaniach z daratumumabem on może powodować, kłopoty takie z oddychaniem czasami u takich pacjentów, którzy mają ciężką chorobę obturacyjną, ciężką astmą, więc to jest, niektórzy pacjenci są wykluczeni, ale to z daratumumabem, nie z innych badań. Drugi nowotwór bardzo często wyklucza, czyli jak ktoś ma aktywnie nawet jakiś nowotwór, to nie może wziąć w badaniu i w szpiczaku bardzo często dializoterapia, czyli niewydolność nerek niestety wyklucza z badań. Ale różne rzeczy z różnych badań wykluczają. Nie. Zawał serca najczęściej 6 tygodni od zawału już można wejść do badań. Nie, najczęściej nie. Tak, te takie rzeczy, które przeminęły, to nie. Również nowotwór, tak, jeżeli był wyleczony 3 lata temu, ktoś miał usunięty, nie ma śladów choroby, to najczęściej nie jest przeciwwskazaniem. To trzeba skonsultować w konkretny jakby przypadek. Proszę bardzo. Była możliwość, to było badanie takie ATLAS, o którym myślę, że pan docent Dytfeld mówił wiele razy, czyli to bardzo dobre badanie, gdzie no, dużo polskich ośrodków brało udział, gdzie był albo lenalidomid, albo jeszcze silniejszy schemat z karfilzomibem. To badanie jeszcze jest taka możliwość, tak? Będzie jeszcze tylko że to mówimy o takich pacjentów, którzy są do 100 dni teraz po przeszczepie. Czyli jak ktoś miał przeszczep rok temu, nie ma leczenia podtrzymującego, to tutaj już jest. Tak, my mówimy. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, niestety nie. A co obecnie po autoprzeszczepie się stosuje? Już po czwartej linii leczenia? Znaczy, ja też nawiążę, bo no, nie wiem, czy pan dobrze zrozumiałem. Chodzi o męża, tak? Jak był leczony? Bo miał na początku to był schemat CTD, tak? Potem był lenalidomid. Czyli voltazomib, tak, POCD i teraz jest w trzecim cyklu pomalidomidu. Na pewno ja bym ten przeszczep rozważył, ale pod warunkiem, że jest możliwość kontynuacji pomalidomidu po przeszczepieniu, co w niektórych ośrodkach to nie jest takie jasne w programie terapeutycznym, czy tak można zrobić, więc proponuję z lekarzem własnym porozmawiać, bo można było zrobić tak, że dać pomalidomid jeszcze, no, uzyskać częściową remisję, a jeszcze lepiej przynajmniej bardzo dobrą częściową remisję, ale też za długo nie czekać, bo ten pomalidomid pewnie nie będzie długo działał, przeszczepić szybko i wrócić do pomalidomidu po 3 miesiącach. Tylko tak jak mówię, to nie jest do końca uznawane przez niektóre, nie jest do końca pewne, czy możemy tak zrobić w funduszu. Niektórzy są bardziej odważni i tak robią, niektórzy mniej, więc proponuję z lekarzem porozmawiać. To, co jeszcze można zrobić, to dodać do tego pomalidomidu Velcade, jeżeli nie było oporności, nie ma polineuropatii.